Cześć, ja nazywam się Nicole, a to jest nowy program Głosu Wielkopolskiego. W tym programie będę wcielała się w różne ciekawe role. Dzisiaj, w tym miejscu, zostanę bokserem. To będzie prawdziwy knockout. Może być? Już? Dobrze, ja jestem przebrana, znajdujemy się na sali, teraz będziemy trenować. Ze mną jest mój od dzisiaj nowy trener Krzysztof Chudecki, który jest również właścicielem Akademii Boksu. Cześć Krzysztof. Dzień dobry. Nicole. Powiedz mi, co będziemy tutaj robić dzisiaj? Nauczymy się boksować, dzisiaj będziemy się bić. Okej, no to zobaczymy, jak to wyjdzie i kto kogo znokautuje. I zmiana ręki, druga, prawa ręka jest tutaj, tak jest, bo z tamtej strony jest wątroba, a tam boli najbardziej. To tak z byka trzeba! Dobra! Dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe. Nie opuszczaj ręki, jak bijesz lewą ręką. Chętnie bym usiadła, ale podobno się nie siada. Jak się trenuje. Ważne jest to, żeby nogi nie stały nigdy w jednej linii. No. Bo gdziekolwiek dostaniesz, tracisz równowagę. Czaję. W boksie najważniejsza jest głowa. Okej. Okay. Trzeba pomyśleć, jak zadać cios. Potem nogi. Trzeba dojść. Na końcu są ręce, żeby uderzyć. Więc słuchaj, ugięte nogi w kolanach. No. I teraz będziesz biła lewą ręką, moją lewą rękę, prawą. Chcesz? Raz, dwa. I skręcasz się. Głowa stoi w miejscu. Te stale czystej wody. Tu jestem. Dawaj. O, ja już się boję. Chodź. Co się dzieje? Proszę, kciuk. Tak, zgadzam się. Owijamy najpierw nadgarstek, bo tam jest najbardziej kontuzjogenne miejsce. Ręce się trzęsą na twój widok. Dlaczego? Białe, lakierowane, samowijące rękawice. To są piękne tacuszka. No i koniec. Lewy, prawy. Nie opuszczaj krowy, bo będzie kuku. Jest trudne, za dużo rzeczy do nie jest trudne. To trzeba szybko podejmować decyzje, jak w życiu. No, jak ja w biznesie. Kobietą. Jak w życiu kobiety. Ja jestem kobietą, czy druga kobieta. Ale chcesz boksować? Podejmuje decyzje. Ale dzisiaj się nauczysz, będziesz pierwszą kobietą, która szybko podejmuje decyzje. No dobra, jedziemy. Jakbyś wchodziła do sklepu, to. Dziękuję, do widzenia. Tak. Lewy, prawy. Tak. Pa. Bam, tak jest, ale uderz jak mężczyzna. Przepraszam, zostawiłam jaja w szatni. Dobrze. O właśnie. 10 sekund pracy, 50 sekund odpoczynku. Czyli przez te 10 sekund daje z siebie wszystko. Bije jak najszybciej, jak najmocniej, jak najwięcej. Aha. To mam. Cały czas. Jak najszybciej, jak najmocniej. 10 sekund. Jak najszybciej, dawaj. Jeszcze. 5 sekund. 10. Jeden, ale nie ma łez, więc damy radę. Trener właśnie założył szczękę. Będzie bite? Się lejemy, tak? Dobrze. Dobra.
ten nokaut? No przecież nokautowałam, wygrałam. Teraz odpoczywam. Odpoczywam. Było ciężko, ale jak mi poszło? Blondynka daje radę na ringu? Czy jak na pierwszy raz, to jestem pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę bardzo dobra koordynacja. Nad kondycją tylko wystarczy popracować, ale myślę, że jest potencjał. Można walczyć. Chirurgiem nie możesz być już. Chyba nie. Przekonałam się przed chwilą na własnej skórze, że boks wcale nie jest taką prostą sprawą i to nie jest tak, że jeden facet po prostu bije drugiego. W tym miejscu trzeba pamiętać o nogach, o rękach, trzeba mieć koordynację i kondycję. Dodatkowo trzeba przewidzieć ruchy przeciwnika, co, jak się okazało, wcale nie jest takie proste, ale warto było spróbować.